Dobrze, to witam na wykładzie poświęconym cenom i kalkulacji. Można by to wystąpienie rozpocząć od takiego dosyć tautologicznego, ale bardzo prawdziwego stwierdzenia, że ekonomia to jest nauka, która bada to, w jaki sposób ludzie rozwiązują problem ekonomiczny, gdzie problem ekonomiczny to jest problem tego, w jaki sposób zaspokoić maksymalnie wiele potrzeb przy minimalnym wykorzystaniu środków. I ten problem ekonomiczny zasadniczo pojawia się wszędzie tam, gdzie spełnione są dwa warunki, to znaczy warunek taki, że muszą istnieć jakieś niezaspokojone potrzeby, a dobra, które mogą być wykorzystywane w celu zaspokajania tych potrzeb, muszą być rzadkie, czyli dostępne nie w rajskiej obfitości, czyli można sobie takie dwa hipotetyczne scenariusze wymyślić, gdzie by problemu ekonomicznego w ogóle nie było. Jeden z nich to byłby taki scenariusz ziemskiej nirwany, gdzie wszyscy ludzie stają się świątobliwymi pustelnikami, żyjącymi w jaskiniach i odżywiającymi się, powiedzmy, energią słoneczną i nie mają żadnych potrzeb do zaspokojenia. Tutaj ta strona popytowa problemu ekonomicznego by znikała, a drugim takim scenariuszem byłby scenariusz rajskiego ogrodu, gdzie potrzeby są, ale zasoby są nieograniczone, więc mogą wszystkie te potrzeby zaspokoić. Tutaj znowu znika ten problem ekonomizacji. Więc jest ten problem ekonomiczny i teraz kluczowe w tym kontekście jest zdanie sobie sprawy z tego, że on przyjmuje różną formę w zależności od tego, z jaką gospodarką, z jakim typem gospodarki mamy do czynienia. No i teraz chciałbym parę takich typów gospodarki omówić i tym samym wykazać, jak ten problem ekonomiczny potrafi przyjmować różną formę w zależności od okoliczności. Więc na początku gospodarka tak zwana Robinsona Crusoe. To jest taki uproszczony model, na bazie którego możemy w stosunkowo wdzięczny sposób pewne podstawowe obserwacje ekonomiczne czynić. A więc to jest gospodarka, gdzie jest tylko jeden podmiot działający, rzeczony Robinson Crusoe, który się znajduje na bezludnej wyspie i w związku z tym nie wchodzi w żadne zupełnie relacje wymiany, no bo nie ma z kim. I w związku z tym wszystkie dobra, które on może wykorzystywać w rozmaitych celach, mają wyłącznie wartość użycia, ale nie mają wartości wymiany. Wszystkie dobra dostępne na tej wyspie on wykorzystuje, czy to jako finalne dobra konsumpcyjne, czy to jako środki produkcji, ale on się interesuje wyłącznie swoją własną skalą preferencji. On nie musi, tak jak czy to najemny pracownik, który robi coś dla drugiego, czy to przedsiębiorca, który przewiduje, co drugi będzie chciał, on się nie musi zajmować cudzymi skalami preferencji, bo nie ma żadnych innych skal preferencji tutaj. I w związku z tym dla takiego Robinsona Crusoe tak naprawdę problem ekonomiczny sprowadza się do problemu technicznego. On jedynie musi sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie techniczne metody wykorzystać, ażeby jak najwięcej dóbr uzyskać i swoje potrzeby jak najpełniej zaspokoić. Czyli on na przykład się musi zastanowić, czy należy wdrapywać się po kolei na kolejne palmy i zrywać rosnące tam kokosy, czy może należy wystrugać jakiś kij, przy pomocy którego będzie mógł te kokosy szybciej strącać. Ale to są wszystko problemy natury technicznej, a nie ekonomicznej sensu stricto. I w związku z tym ten typ problemu ekonomicznego, z jakim ma do czynienia Robinson Crusoe, jest bardzo bliski słowu ekonomia, czy terminowi ekonomia zgodnie z jego pierwotnym źródłosłowem. No bo oikos nomos to po grecku oznacza zarządzanie gospodarstwem domowym. I ten Robinson Crusoe jest takim zarządcą swojego własnego gospodarstwa domowego, czy jakbyśmy po staropolsku mogli powiedzieć, jest ekonomem. I z tego właśnie względu notabene Hayek nie lubił określenia ekonomia, dlatego że mu się to kojarzyło z terminem oznaczającym zarządzanie gospodarstwem domowym, czyli z czymś, co może budzić naturalne skojarzenie, jakoby gospodarką dało się zarządzać jak gospodarstwem domowym, gdzie jest jakiś zarządca i wszystko ustala. Z tego, co się kompletnie kłóciło z hajekowską koncepcją spontanicznego porządku i w związku z tym Hayek zamiast o ekonomii lubił, czy wolał mówić o tak zwanej katalaksji, czyli o rozszerzonym porządku współpracy społecznej. A Mises z kolei mówił o katalaktyce, czyli na tym dziale ekonomii, który bada wielkoskalową współpracę społeczną w warunkach produktywnej specjalizacji i podziału pracy, który bada proces kształtowania się proporcji wymiany. Także tyle możemy powiedzieć o gospodarce Crusoe, że w gospodarce Crusoe problem ekonomiczny równa się na dobrą sprawę problemowi technicznemu.
teraz przejdźmy do bardziej złożonej gospodarki i powiedzmy, że już nie mamy do czynienia tylko z tym Robinsonem Crusoe, czyli pojedynczym podmiotem działającym, ale się też pojawiają jakieś inne osoby i tym samym mamy już do czynienia z gospodarką barterową tak zwaną, czyli z gospodarką, w obrębie której mamy do czynienia z wymianami towarowymi, z wymianami jednych dóbr za inne dobra. I tutaj sytuacja jest o tyle zasadniczo i jakościowo inna i różna, że w tego rodzaju sytuacji rozmaite dobra mają już nie tylko wartość użytkową, ale też mają wartość wymienną. Więc na przykład nawiązując do takiego przysłowia, że szewc chodzi bez butów, możemy sobie wyobrazić szewca, któremu nie zależy na butach, który wszystkie szyte przez jego buty przeznacza na zbyt, to znaczy wyszukuje innych, którym te buty są potrzebne, samemu ich nie potrzebując. Albo możemy sobie wyobrazić rybaka, który nie lubi ryb zjadać, tylko łowi je po to, ażeby odsprzedawać je innym, którzy tego rodzaju preferencje kulinarne wyrażają. Ale teraz widzimy, że o ile w gospodarce barterowej występuje zjawisko wymiany i tym samym występuje też zjawisko jakichś stosunków wymiany, czyli na przykład tego, w jaki sposób ryby wymieniają się za buty i vice versa, to tutaj cały czas nie ma cen, czyli nie ma monetarnych stosunków wymiany, co powoduje pewne dosyć istotne problemy. No bo wracając do tego scenariusza, który właśnie opisałem, do obopólnie korzystnej wymiany między tymi dwoma podmiotami dojdzie tylko wtedy, kiedy szewc będzie miał ochotę na ryby i znajdzie rybaka, który ma ochotę na buty. Jeśli tego rodzaju tak zwanej dwustronnej zbieżności potrzeb nie będzie, no to do wymiany nie dojdzie, pomimo tego, że obie strony mają jakieś swoje niezaspokojone potrzeby. Właśnie dlatego, że mając do czynienia wyłącznie z barterowymi stosunkami wymiany, a nie mając czegoś, co jest uniwersalnym środkiem wymiany, no, tego rodzaju problemy koordynacyjne możemy dosyć regularnie napotykać w gospodarce barterowej. Czyli jest tutaj taki aspekt problemu ekonomicznego, który możemy nazwać brakiem dwustronnej zbieżności potrzeb. Ale poza tym jest jeszcze drugi problem, bo wyobraźmy sobie, że ktoś w takiej gospodarce na przykład próbuje zbudować dom i może go zbudować na różne sposoby. Może zbudować dom powiedzmy z cegły mułowej, albo z kamienia, albo z trzciny i przyjmijmy, że jest mu to obojętnie, w jakim domu będzie mieszkał, ale on chce to zrobić jak najtaniej. I powiedzmy, że no, do przeprowadzenia, do wykonania tych trzech projektów to każdemu z nich odpowiada oczywiście jakaś konfiguracja czynników produkcji, które on musi uzyskać. I za każdym razem one są inne. Ale teraz wyobraźmy sobie, że właśnie z uwagi na fakt, że w gospodarce barterowej nie ma uniwersalnego środka wymiany, waluta, za którą on może nabyć te rozmaite zbiory czynników produkcji, zawsze jest inna. Bo powiedzmy, że te czynniki produkcji, które musi zdobyć, żeby zbudować dom z kamienia, to może uzyskać tylko płacąc, dajmy na to, ozdobnymi paciorkami. Te czynniki produkcji, które musiałby uzyskać, żeby zbudować dom z trzciny, to musiałby za nie zapłacić, powiedzmy, sztukami bydła. A za czynniki produkcji związane z tym trzecim potencjalnym planem produkcyjnym, to za nie mógłby zapłacić tylko tytoniem. Innymi słowy, nie ma tutaj żadnego wspólnego mianownika wartości wymiany. A więc poza tym problemem braku dwustronnej zbieżności potrzeb pojawia się również problem niemożliwości dokonywania rachunku ekonomicznego. Bo tam, gdzie mówimy o rachunku ekonomicznym, no to tam musimy mieć do czynienia z jakimiś narzędziami, dzięki którymi możemy rachować, tak? To znaczy dokonywać już ilościowo ścisłych decyzji, księgowo ścisłych.
takich, które wykorzystują liczebniki główne, takie jak 1, 2, 3, 4, 40, 140 i tak dalej. Więc jest problem kalkulacyjny, częścią szerszego problemu ekonomicznego, z jakim mamy do czynienia w gospodarce barterowej. I ten problem nam się dopiero rozwiązuje wtedy, jak już wspomniałem, kiedy się pojawia uniwersalny środek wymiany, czyli coś zwanego pieniądzem. W momencie, kiedy nastąpi pewna oddolna, spontaniczna konkurencja pomiędzy różnymi towarami mającymi wartość wymienną, w wyniku której to konkurencji z czasem wykształci się, czy jeden z tych towarów nabierze statusu uniwersalnego środka wymiany, jak to historycznie rzecz biorąc miało miejsce głównie w odniesieniu do metali szlachetnych, które posiadają pewne cechy fizyczne i nie tylko, fizyczne i można powiedzieć takie prakseologiczne w szerszym tego słowa znaczeniu, które predysponują je do uzyskania roli uniwersalnego środka wymiany. Ja nie chciałbym tutaj ani wchodzić w szczegóły tego, jak ten proces konkurencji przebiega, ani jakie konkretne właściwości musi spełniać uniwersalny środek wymiany, no bo to są kwestie, które pewnie będą szerzej omówione w wykładzie na temat teorii pieniądza, ale kluczowe jest to, żeby zdać sobie sprawę, że w momencie, kiedy ten uniwersalny środek wymiany się pojawi, to pojawią się też ceny. I co to są ceny? Ceny można by zdefiniować jako intersubiektywne i ilościowo ścisłe stosunki wymiany. I co to znaczy? Intersubiektywne to znaczy, że na kształtowanie się cen wpływają wszystkie skale preferencji, znaczy skale preferencji wszystkich uczestników gospodarki. Nie jakiegoś pojedynczego Robinsona Crusoe i nie jakiś tylko jakiegoś wydzielonego fragmentu społeczeństwa, tak jak to było w przypadku gospodarki barterowej, gdzie mieliśmy te różne problemy koordynacyjne, tylko na ceny, czyli stosunki wymiany wyrażone w tym uniwersalnym środku wymiany, wpływają wszyscy. Wszyscy konsumenci wyrażający wolę nabycia pewnych dóbr albo ich nie nabywania, wszyscy producenci, którzy te dobra wytwarzają i wszyscy przedsiębiorcy, którzy antycypują to, jak będą się zmieniać preferencje konsumenckie w czasie. I to jest może taki techniczny termin, ktoś by mógł powiedzieć, że zbyt wydumany, ale on jest istotny. Istotne jest, żeby mówić, że ceny to są intersubiektywne, a nie obiektywne stosunki wymiany. Bo gdybyśmy mówili w tym kontekście, że one są obiektywne, to byśmy sugerowali, że je kształtuje coś, co jest niezależne od preferencji konsumenckich, a tak nie jest. Musimy pamiętać, że konsument ze swoimi preferencjami to jest jednak ten główny fundament czy kamień węgielny, na którym się wspierają wszystkie zjawiska gospodarcze. Także ceny są intersubiektywne w tym sensie, że wszyscy uczestnicy gospodarki uczestniczą w ich kształtowaniu się, no i są, jako się rzekło, ilościowo ścisłe, czyli umożliwiają nam wykorzystywanie pewnej uniwersalnej skali wartości wymiany opartej na liczebnikach głównych. My już możemy nie tylko jakościowe, ale też ilościowe analizy kosztowe dokonywać, no i dzięki temu móc kalkulować. A dzięki temu, że jesteśmy w stanie kalkulować, no to jesteśmy też w stanie dokonywać racjonalnej alokacji zasobu. Z punktu widzenia ogółu suwerennych konsumentów, czyli tak zwane kryterium suwerenności konsumenckiej, jak to określał ekonomista William Hutt, jest tutaj przynajmniej potencjalnie możliwe do zaspokojenia. Czyli widzimy, że żeby pojawiło się zjawisko cen i kalkulacji, no to po pierwsze potrzebujemy jakiejś większej grupy osób, które mogą ze sobą wchodzić w wymianę i potrzebujemy uniwersalnego środka wymiany, czyli pieniądza. I w związku z tym teraz możemy sobie powiedzieć coś na temat tego, co ściśle rzecz biorąc determinuje ceny. Czy możemy wydzielić jakieś konkretne komponenty tego, z czego ceny wynikają? I jeśli mówimy o cenach czynników, znaczy tych dóbr finalnych, to teraz
jednym z czynników, które wpływają na tą cenę, są wartości użycia dla producenta, ale jako się rzekło, im bardziej mamy do czynienia z zaawansowaną gospodarką, tym ten aspekt odgrywa mniejszą rolę, bo jak już powiedziałem, szef sam wcale nie musi chcieć chodzić w butach, które uszył, albo jeszcze lepszym przykładem byłby aptekarz, który ma ogromne multum leków w swojej aptece, no ale trudno sobie wyobrazić, żeby on mógł zapaść na wszystkie choroby, które dzięki tym lekom jest w stanie leczyć. Czyli cena użycia dla producenta jest tym mniej istotnym komponentem, w im większym stopniu mamy do czynienia z zaawansowaniem gospodarki, ze skalą specjalizacji, podziału pracy i tak dalej. Po drugie jest wartość wymiany, czyli wartość wymiany dla producenta, która jest niczym innym jak wartością użycia dla konsumenta. I wreszcie trzeci aspekt to by była wartość spekulacyjna. To znaczy wartość nie dla producenta ani nie dla konsumenta, tylko dla spekulanta. A spekulant to jest osoba, która specjalizuje się z jednej strony w przewidywaniu niepewnej przyszłości, czyli jest to de facto typ przedsiębiorcy, a z drugiej strony to jest ktoś, kto jest wyjątkowo baczny i czujny, czyli ma pewien szerszy ogląd sytuacji na rynku. Bo co taki spekulant może zrobić? W jaki sposób on może zarobić? On może nabyć dane dobro i odsprzedać je drożej, ale on jest w stanie je odsprzedać drożej tylko w dwóch sytuacjach. W takiej sytuacji, w której ma świadomość tego, że na jakimś innym rynku, który nie jest ściśle zintegrowany z tym rynkiem, na którym on dokonuje transakcji zakupu, jest relatywny niedobór danego dobra, i on się potem udaje na ten inny rynek i tam odsprzedaje dobro drożej, albo nawet jeśli wszystkie rynki są zintegrowane, więc nie ma tutaj pola dla tego tak zwanego arbitrażu, czyli jakiegoś niwelowania różnic cenowych, to ten spekulant może mieć pewną wizję przyszłości, w ramach której to dobro będzie w przyszłości dużo bardziej cenne niż jest cenne obecnie i w związku z tym on może to dobro trzymać, oczekując no, tych, powiedzmy, przysłowiowych lat chudych, w czasie których cena dobra będzie dużo wyższa, dlatego że jego produkcja się z różnych względów możliwych do mniej lub bardziej precyzyjnego przewidzenia zmieni. Więc to są komponenty cen dóbr finalnych. Teraz powiedzmy coś o cenach dóbr czynników produkcji. Teraz mamy, powiedzmy, wartość użycia dla producenta. Która się z kolei rozkłada na, albo inaczej, tak, wartość użycia dla producenta. I producent oczywiście, jako się rzekło, może czynnik produkcji wykorzystywać po to, żeby jakieś dobro finalne na własny użytek tworzyć, albo może je odsprzedawać innym. Więc to jest jeden w tym kontekście istotny czynnik. A drugi czynnik to jest znowu wartość spekulacyjna. I to jest bardzo istotny komponent, dlatego że to jest jak gdyby, w nim się zawiera istota funkcjonowania rachunku ekonomicznego, bo Mises podkreślał wielokrotnie, że jeśli by miał zaproponować, jakoś odgraniczyć ściśle systemy kapitalistyczne od socjalistycznych,
to by powiedział, że kapitalistyczne to są właśnie te, gdzie istnieją swobodnie funkcjonujące rynki wymiany i wyceny czynników produkcji, czyli tak zwane giełdy. Bo giełdy to jest właśnie ten obszar, gdzie przedsiębiorcy spekulują na temat wartości czynników produkcji. Jeśli uważają, że dany czynnik produkcji jest niedoszacowany, to go nabywają, jeśli uważają, że jest przeszacowany, to go sprzedają, no i ich indywidualne oceny względem tego, jak te czynniki produkcji są wycenione w świetle antycypowanych przyszłych konfiguracji danych rynkowych, no, mogą się dokonywać i w jakiś taki konkurencyjny sposób się ze sobą ścierać, co jest właśnie istotą rachunku ekonomicznego. Warto zwrócić uwagę, że te wszystkie komponenty, które ja tutaj wypisałem, to one swoją ostateczną podstawę znajdują w wycenach konsumenckich, tak? No bo czynniki produkcji służą wytwarzaniu dóbr finalnych, a dobra finalne służą konsumentom w zaspokajaniu ich potrzeb i ta potrzeba jest jakąś taką, można powiedzieć, analitycznie rzecz ujmując, ostateczną daną, tak? Tego już się nie da dalej analizować, tego już się nie da rozłożyć na żadne czynniki pierwsze. I to jest zgodne z taką ściśle subiektywistyczną teorią ekonomii i ściśle subiektywistyczną teorią wyceny. Ale teraz chciałbym jeszcze parę słów powiedzieć na temat zarzutu, który wobec tej ściśle subiektywistycznej wizji wysunął neoklasyczny ekonomista Alfred Marshall. Bo i Alfred Marshall twierdził, że on się zasadniczo zgadza z tą wizją funkcjonowania gospodarki, zgadza się z tym, że strona popytowa, czyli ta, gdzie ostatecznym fundamentem są indywidualne wyceny konsumentów, jest bardzo istotna, ale poza tym istnieje jeszcze obiektywna strona podażowa, to znaczy ta związana z jakimiś obiektywnymi kosztami, które przedsiębiorca musi ponosić, ilekroć inicjuje jakieś procesy produkcyjne i ilekroć chce doprowadzić te procesy produkcyjne do ich zwieńczenia w postaci cen finalnych i z kolei w cenie tych dóbr finalnych również muszą być w jakimś sensie zawarte obiektywne koszty, które on musi ponieść. I teraz pytanie brzmi, czy rzeczywiście jest coś takiego w procesie wyceny jak obiektywna strona kosztowa. I na to pytanie odpowiedział moim zdaniem w sposób przekonujący ekonomista austriacki Eugen von Bombawerk, pewnie znane jest Państwu to nazwisko, w swoim artykule, jeśli mnie pamięć nie myli, z 1894 roku pod tytułem The Ultimate Standard of Value. I Bombawerk w tym tekście powiedział tak, można powiedzieć, że istnieje coś takiego jak obiektywna strona kosztowa, ale tylko w sensie bezpośrednim, bo nie da się ukryć, że rzeczywiście ilekroć przedsiębiorca inicjuje jakiś proces produkcyjny, to on porównuje bieżące koszty ze spodziewanymi cenami tych dóbr finalnych, które ostatecznie będzie w stanie sprzedać. Ale Bombawerk podkreśla, że z tego nie wynika, że możemy mówić o kosztach jako o jakiejś ostatecznej dodatkowej determinancie. Bombawerk sugeruje, że nawet jeśli w sensie bezpośrednim możemy mówić o czymś takim jak obiektywna strona kosztowa, to w sensie ostatecznym już nie. Że w sensie ostatecznym koszty też sprowadzają się do subiektywnych wycen konsumenckich. Bo jak to teraz możemy łatwo zrozumieć? Jak możemy to sobie zobrazować? No wiemy, że wszystkie czynniki produkcji te tak zwane wyższego rzędu, powstają wskutek tego, że łączy się ludzką pracę, który jest takim, powiedzmy, podstawowym, fundamentalnym czynnikiem produkcji, z czynnikami produkcji niższego rzędu i ta analiza tak może iść w tył, aż do tego pierwszego stadium produkcji, gdzie łączy się ludzka praca i te tak zwane dobra naturalne, rozmaite surowce, które są no, takim darmowym darem natury, można powiedzieć. I teraz
z jednej strony widzimy, że nie może tutaj być mowy w odniesieniu do tych dóbr naturalnych o żadnej obiektywnej stronie kosztowej, no bo ich istnienie nie wiąże się z jakimikolwiek kosztami. Tak? Nikt nie poniósł żadnych kosztów związanych z tym, że mamy do dyspozycji rozmaite dobra naturalne, takie jak drewno, złoto, ziemia uprawna i tak dalej. A z kolei, jeśli mówimy tutaj o ludzkiej pracy, no to ktoś by mógł powiedzieć, że przynajmniej można myśleć o jakimś obiektywnym koszcie, jakim jest utrzymanie ludzi przy życiu. No ale to znowu, możemy sobie wyobrazić, że pracownicy wytwarzający dane dobro żyją wyłącznie o chlebie i wodzie, ale teraz ten rzekomo obiektywny koszt ich utrzymania z kolei się sprowadza do ceny chleba i wody. A chleb i woda mają swoje, czy czynniki produkcji niezbędne do tego, żeby wytwarzać chleb i wodę, mają swoje alternatywne zastosowania. Nie jest tak, że one mogą służyć wyłącznie wyżywianiu pracowników. Mogą służyć też rozmaitym innym celom. I to jest esencja tej analizy bombawerkowskiej. Bombawerk podkreśla, że to wrażenie istnienia obiektywnej strony kosztowej wiąże się z tym, że każdy czynnik produkcji ma swoje alternatywne zastosowania. To znaczy na przykład cena złota wynika nie z tego, że istnieją jakieś obiektywne koszty wydobycia złota, tylko wynika z tego, że na przykład jeśli złoto wydobywamy w celach jubilerskich, no to mamy świadomość tego, że inni przedsiębiorcy mogą chcieć to złoto wydobywać w celach jakichś przemysłowych, w celu tworzenia półprzewodników i w związku z tym my z tymi przedsiębiorcami innymi konkurujemy. I musimy ponieść pewne koszty, nie dlatego, że jakieś istnieją obiektywne koszty wydobycia złota, tylko z tego względu, że my chcemy tych przedsiębiorców przelicytować. My mamy wrażenie, że jesteśmy to złoto w stanie wykorzystać w sposób bardziej efektywny niż oni. Także to te rozmaite kontrpopyty wysuwane przez innych przedsiębiorców w celu nabycia pewnego czynnika produkcji, one są źródłem kosztów, a tym samym widzimy, że te koszty w ostatecznym rachunku jakoś nam się sprowadzają w istotnym sensie do tego wymiaru subiektywnego. Czyli taka czysta, subiektywistyczna teoria wyceny jest tutaj w tym momencie ocalona. Nie musimy wprowadzać żadnego obiektywnego elementu kosztowego, który by się do kwestii subiektywnych nie dawał sprowadzać. Dobrze. I teraz może już ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest to, jak na możliwość kalkulacji i kształtowania się cen wpływa otoczenie prawno-instytucjonalne. I to jest bardzo istotny element tego sporu, który się toczył pomiędzy ekonomistami prokapitalistycznymi a prosocjalistycznymi. Tego sporu, w którym bardzo istotną, kluczową rolę odegrał Ludwig von Mises, pisząc swój esej z 1920 roku pod tytułem On the Economic Calculation in the Socialist Commonwealth. I w tym eseju Mises podkreślał, że żeby mogło zaistnieć zjawisko rachunku ekonomicznego i żeby mogło zaistnieć zjawisko cen, takich cen znaczących, umożliwiających racjonalną wycenę rozmaitych dóbr, w tym przede wszystkim czynników produkcji, to musi istnieć własność prywatna tychże czynników produkcji. Także ten element prawno-instytucjonalny też jest tutaj bardzo istotny. Dlatego, że tam, gdzie nie ma prywatnej własności środków produkcji, tam nie ma tytułów własności czynników produkcji, tam, gdzie nie ma tytułów własności, tam nie ma też wymiany tych tytułów własności, a tym samym nie ma też odnośnych stosunków wymiany, czyli cen. I znika nam tym samym to, o czym już wspominałem wcześniej, czyli znika nam ta jednorodna skala wartości wymiany oparta na liczebnikach głównych, która umożliwia księgowo ścisłe porównywanie bieżących kosztów i spodziewanych cen zaangażowania się w dowolny proces gospodarczy.
Taki był argument Misesa i teraz już dosyć krótko ja może tylko wspomnę o paru różnych rozwiązaniach czy odpowiedziach, które na ten argument wysuwali ci ekonomiści, którzy argumentowali na rzecz możliwości funkcjonowania racjonalnej gospodarki socjalistycznej. No więc pierwsza taka odpowiedź to była odpowiedź o proweniencji marksistowskiej, tak? Czyli ta związana z tak zwaną laborystyczną teorią wartości, to znaczy z taką teorią, która głosiła, że istnieje pewien obiektywny sposób wyceny rozmaitych dóbr finalnych, a tym samym również czynników produkcji i jest to ludzka praca. Można zastąpić wycenę rynkową, która oparta jest na subiektywnych preferencjach konsumentów i odpowiadających im przedsiębiorczych antycypacjach, wyceną przy pomocy obiektywnie zdefiniowanych roboczogodzin. Czyli jedna z odpowiedzi bazowała na tak zwanej laborystycznej teorii wartości. No ale z tą teorią się wiąże cały szereg problemów, tak? Po pierwsze, jak wyglądają transakcje w świetle tej teorii? Albo mamy do czynienia w związku z tym z transakcjami, gdzie wymieniane są dobra o równej wartości, wyrażonej w obiektywny sposób, albo o różnej wartości. I teraz w obu przypadkach trudno sobie wyobrazić, dlaczego do tych transakcji ma dochodzić. Bo jeśli mamy do czynienia z wymianą dóbr o równej wartości, o równej zawartości pracy, to taka transakcja nikomu nie służy. Bo po co zamieniać coś, co ma pewną wartość, na coś, co ma jednakową, obiektywną wartość? To wtedy taka transakcja generuje wyłącznie puste koszty transakcyjne. I tym bardziej nie ma też żadnego powodu, żeby dokonywać takiej transakcji w momencie, kiedy jedna strona uzyskuje coś obiektywnie bardziej wartościowego, a druga coś obiektywnie mniej wartościowego. Znowu, jeśli mamy świadomość, że każda transakcja ma służyć temu, żeby wszystkie uczestniczące strony zastępowały stan mniej pożądany stanem bardziej pożądanym, no to w świetle tej laborystycznej teorii wartości nie da się wyjaśnić, dlaczego w ogóle dochodzi do jakichkolwiek transakcji. To jest jeden problem. Drugi problem jest taki, że w świetle tej teorii znowu w żaden sposób nie da się wykazać, dlaczego jakąkolwiek wartość ekonomiczną miałyby prezentować te tak zwane dobra naturalne, bo w ich produkcji, jako się rzekło, nikt żadnej pracy nie włożył. One są nam dane jako pewien darmowy dar. Trzeci problem z tą laborystyczną teorią wartości jest taki, że nie wyjaśnia ona, dlaczego nie jest wcale tak, że sektory bardziej pracochłonne są bardziej zyskowne niż sektory bardziej kapitałochłonne, bo tak wcale przecież nie jest. Inny problem jest jeszcze taki, że ta laborystyczna teoria wartości w żaden sposób nie wyjaśnia, dlaczego firmy ponoszą straty. No, każda firma coś produkuje, albo dobra bardziej, albo mniej czasochłonne, a więc w świetle tej teorii można by jedynie mówić o tym, że wypracowują one mniejsze lub większe zyski. Ale nie ma czegoś takiego jak praca ujemna, w świetle tej teorii, więc w związku z tym, jak wyjaśnić ponoszenie przez firmy strat. Także z tą teorią wartości jest cały szereg problemów i w związku z tym ekonomiści neoklasyczni, sympatyzujący z socjalizmem, tę teorię dosyć prędko odrzucili i zaproponowali inne rozwiązanie. To można by nazwać socjalizmem rynkowym. Albo metodą Taylora-Langego, od nazwisk dwóch głównych ekonomistów będących zwolennikami tej teorii. I ta teoria głosi, że my możemy pozostawić rynkową wycenę, ale tylko dóbr finalnych, tak? Znaczy możemy założyć, że jakiś centralny planista będzie podejmował pewne arbitralne decyzje co do tego, jak alokować czynniki produkcji, a poszczególni menedżerowie będą ten jego plan wdrażać i potem będą obserwować na podstawie suwerennych decyzji konsumentów, czy dane dobra się sprzedają w wystarczającym stopniu, czy niewystarczającym stopniu i potem mogą te ceny dóbr konsumpcyjnych dostrajać, modyfikować tak, żeby został osiągnięty jakiś punkt równowagi. Jeśli na przykład jakieś dobro, dajmy na to papierosy, nie schodzi wystarczająco szybko, są nadwyżki,
no to trzeba ceny obniżyć, a z kolei jeśli schodzi zbyt szybko, czyli są niedobory, no to ceny trzeba podwyższyć i w związku z tym na bazie metody prób i błędów w końcu się ustali jakaś cena równowagowa. A potem na podstawie tej ceny będzie można wycenić czynniki produkcji służące produkcji papierosów. I na czym polega zasadniczy problem z tą metodą? Otóż zasadniczy problem z tą metodą polega na tym, że tak naprawdę nas, jeśli chcemy racjonalnie alokować zasoby, nie interesują jakieś takie arbitralne ceny równowagowe, tylko nas interesują ceny, które będą wyższe niż stosowne koszty. A co to są stosowne koszty? To są tak zwane koszty alternatywne. To, o czym już wspominałem, omawiając tą analizę bombawerkowską, czyli to są alternatywne zastosowania czynników produkcji. A w tym socjalizmie rynkowym nie ma żadnej alternatywnej możliwości zastosowania czynników produkcji, bo o wszystkim decyduje jakiś centralny planista. Nie ma konkurencji przedsiębiorczej o czynniki produkcji. Nie ma tego intelektualnego podziału pracy pomiędzy przedsiębiorcami, w wyniku którego system cenowy się wykształca i w wyniku którego mamy do czynienia z tym, co Hayek określał konkurencją rozumianą jako procedura odkrywania. Odkrywania, jakie są najwłaściwsze zastosowania poszczególnych czynników produkcji. Tutaj mamy do czynienia tylko z jakimś arbitralnym jednym wykorzystaniem czynników produkcji, o którym decyduje jakaś pojedyncza wola centralnego planisty, który jako jedyny uzurpuje sobie możliwość bycia przedsiębiorcą, ale tam, gdzie jest jeden przedsiębiorca, to tak naprawdę nie ma żadnej przedsiębiorczości, bo nie ma żadnej konkurencji, a więc pojedynczy przedsiębiorca to jest wewnętrzna sprzeczność. I w związku z tym te ceny, które występują w tym socjalizmie rynkowym, to są takie czysto arbitralne parametry, które tak naprawdę nie odzwierciedlają relatywnej rzadkości dóbr, ani czynników produkcji służących wytwarzaniu tych dóbr. Także ten system gospodarczy w żaden sposób nie oferuje nam możliwości rozwiązania problemu kalkulacyjnego. Można w tym kontekście jeszcze wspomnieć o innej odmianie tego socjalizmu rynkowego, czyli o, można to nazwać, zabawą w przedsiębiorczość. I to z kolei ma rzekomo rozwiązać problem tego braku przedsiębiorczości poprzez umożliwienie menedżerom socjalistycznym konkurowania z sobą, tak, stworzenia takiego jak tak zwanego symulowanego rynku. Ale teraz na czym polega zasadniczy problem z tym rozwiązaniem? Polega on na tym, że tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z pewną sytuacją binarną. Albo jest tak, że ci socjalistyczni menedżerowie są w stanie robić wszystko to, co robią kapitalistyczni przedsiębiorcy, albo nie są w stanie robić tego wszystkiego, tylko muszą swoje decyzje jednak zawsze konsultować z jakimś pierwszym sekretarzem, z partią rządzącą czy z tym centralnym planistą, niezależnie od tego, jak chcemy go sobie nazwać. A więc jeśli są w stanie podejmować te wszystkie decyzje, które podejmują kapitalistyczni przedsiębiorcy, czyli na przykład sami decydują, jak rozdysponować wypracowany zysk, w jakim stopniu przeznaczyć go na wypłatę dywidend, w jakim stopniu na badania i rozwój, w jakim stopniu na premie dla zarządu, jeśli są w stanie podejmować dowolne decyzje restrukturyzacyjne, takie jak fuzje, przejęcia, spin-offy i tak dalej, jeśli są w stanie emitować instrumenty finansowe, takie jak akcje i obligacje, jeśli to wszystko są w stanie robić, to przestają być de facto socjalistycznymi menedżerami i stają się kapitalistycznymi przedsiębiorcami. W związku z tym cała ta ułuda zabawy w przedsiębiorczość znika i nie mamy już do czynienia z żadnym socjalizmem rynkowym, tylko z normalnym, wolnym rynkiem. A z kolei, jeśli nie są w stanie czynić tego wszystkiego, co wymieniłem, tylko muszą te decyzje konsultować z jakimś przełożonym, z jakimś centralnym planistą, to nie można powiedzieć, że są przedsiębiorcami rynkowymi i w jakimkolwiek sensie mogą aspirować do tego miana. Innymi słowy, zabawa w przedsiębiorczość to jest termin wewnętrznie sprzeczny. Albo jest przedsiębiorczość i wtedy nie ma żadnego socjalizmu, albo jest socjalizm, czyli konieczność konsultowania swoich decyzji menedżerskich z jednym centralnym planistą, który jak gdyby uzurpuje sobie funkcję dysponowania wszystkimi zasobami gospodarczymi w imieniu tak zwanego społeczeństwa, ale wtedy nie ma żadnej przedsiębiorczości. Czyli zabawa w
nie ma czegoś takiego jak zabawa przedsiębiorczość. Przedsiębiorca zajmuje się, można powiedzieć, rzeczami poważnymi, a nie zabawami. On wystawia na szwank swoje własne zasoby, ryzykuje swoimi zasobami i w związku z tym ma pełne kompetencje decyzyjne co do tego, jak je wykorzystać. Jeśli tych pełnych kompetencji decyzyjnych nie ma, to żadnym przedsiębiorcą nie jest i w związku z tym nie można o nim powiedzieć, że uczestniczy on w systemie tej konkurencyjnej wyceny czynników produkcji, która jest esencją kalkulacji ekonomicznej. Czyli podsumowując, można powiedzieć, że są trzy główne elementy, które muszą zaistnieć w gospodarce, żeby można mówić o zjawisku cen i o zjawisku kalkulacji. No, przede wszystkim nie może to być gospodarka Robinsona Crusoe, tylko musi być pewna liczba podmiotów, które mogą wchodzić z sobą w relacje wymiany. Po drugie, musi być uniwersalny środek wymiany, czyli pieniądz, czyli muszą móc się pojawić intersubiektywne, ilościowo ścisłe stosunki wymiany, bo tylko takie stosunki wymiany zasługują na miano cen. A kalkulacja przy pomocy tych cen możliwa jest tylko tam, gdzie mamy prywatną własność środków produkcji, bo tylko tam może dochodzić do konkurencyjnej wyceny tych czynników produkcji, czyli do pewnego intelektualnego podziału pracy w kontekście działań przedsiębiorczych, które to działania polegają na, jako się rzekło, ilościowo ścisłym porównywaniu bieżących kosztów ze spodziewanymi cenami, po jakich będzie można zbyć dobra finalne. No i tylko tam możliwa jest racjonalna alokacja zasobów w świetle tego kluczowego, gospodarczo kluczowego kryterium, jakim jest suwerenność konsumencka. Tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę i zachęcam do ewentualnych pytań. Dziękuję.